działo się ostatnimi dniami, i jedziemy właśnie teraz do mieszkania, będziemy mogli wam pokazać już mieszkanie, jakie jest mniej więcej zrobione, ale najpierw pojedziemy w inne miejsce, bo musimy wam kogoś przedstawić. W ogóle Werka się rozchorowała, chorutka Wercia. W ogóle jeszcze by się przydało umyć samochód, ale nie wiem, czy teraz Wera chcesz to robić. Teraz Wera tego nie chce robić, Werka jest chora, rozchorowała nam się. Także Sylwestra mieliśmy chorego. Kto miał, ten miał, tak, Werka miała, ja nie miałem. Ale miałem chorą żonę. Ale wydarzyło się w Sylwestra coś jeszcze. Pojechaliśmy do Poznania po mojego tatę, który remontuje mieszkanie. Które zresztą troszeczkę nam się ten remont przedłużył, ale wszystko już na razie jest ok i prawdopodobnie zaraz będzie. Dzisiaj w ogóle zobaczycie, ile już mamy tam zrobione. Ale wracając do tematu. Jechaliśmy po mojego tatę do Poznania i tak jedziemy, patrzymy, a tu piesek. Znaczy nie, inaczej, tak jedziemy, patrzymy. A i tu zamknięte? Zamknięte, no. No dobra, no jedź do Poznania. Znaczy się najpierw to chodzieży. No. Co z tą krateczką? No trzeba poszukać tam. Sklep w Poznaniu będzie taki. No. Bercie jak mu daje. No i tak, i jedziemy do tego Poznania. Jedziemy, tak dojeżdżamy. Patrzymy, że jakieś samochody tak się zatrzymują, coś tak powoli jadą. Mówię, o co tam chodzi? Patrzymy, a tam piesek. I piesek prawie wpadł pod jeden samochód, później pod drugi, pod trzeci. I mówimy, no kurde, trzeba zabrać tego pieska. No, my w ogóle się wystraszyliśmy, bo my już normalnie widzieliśmy ten wypadek, że on już jest pod tym samochodem. Bo to... Ale wybiegł później za niego i tak, bo auto w ostatniej chwili się zatrzymało i to po prostu było tak na styk, mi się wydawało, no, nie? Było tak na styk. No i wtedy stwierdziliśmy, trzeba pieska zabrać i nie wiem, no i zabrać go. Jakoś tak niewiele myśląc, mówimy, nie no, musimy go złapać, czy nic mu się nie stało przede wszystkim. Bo to była taka zwykła, taka droga, no i tam było pole i tam kawałek dalej był już, las. Już był las i tak, no, no i ten piesek las. Przez to pole biegł, po drugiej stronie był w ogóle las. I się zatrzymaliśmy tak na środku, znaczy no, może nie na środku drogi, trochę zjechaliśmy na pobocze, zatrzymaliśmy się. No i ja wyszłam z samochodu i tam wystawiłam rękę, żeby tam podbiegł. Już no podbiegał. I on już podbiegał, ale jakiś kretyn petardą rzucił czy czymś. No gdzieś daleko to było słychać, no. No tak, no gdzieś daleko, no ale się wystraszył i zaczął znowu uciekać. No i to my z samochodem za nim, jak najszybciej, żeby tylko do lasu nie biegł, bo jakby do lasu wbiegł, to już byłaby tu po brzegu. No jakby piesek wbiegł do lasu, to nie wiem, czy byśmy go już tak odnaleźli. Ale dobra, przed lasem się zatrzymaliśmy, piesek dobiegł. Jezu, weź mnie te obroty zmniejsz, kobieto, bo nie idzie gadać. No, przed lasem się piesek zatrzymał, my się zatrzymaliśmy i do nas przybiegł, wzięliśmy go, strasznie śmierdział. Nie wiem, w czym ten piesek się... Ja nawet nie wiedziałam, że on śmierdzi, bo ja ten... No, Wera chora, miała nos zatkany i nic nie czuła. Ja całą drogę, no, musiałem mieć okno otwarte, bo mówię, kurde, nie wytrzymam. No, ale dojechaliśmy, wzięliśmy go do domu. Niestety nasza Nelinka kochana, księżniczka, nie toleruje za bardzo drugiego pieska. I ten piesek na tą chwilę jest u Weroniki, mamy w domu. No i teraz jedziemy, wam go pokażemy. Także widzimy się na miejscu. Dobra, jesteśmy na klatce. W ogóle ciekawe, jakbyście nie wiedzieli. W ogóle ciekawe, jak po pierwszym dniu... Pierwszej nocy w innym domu, bo dwie noce był u nas piesio. Także idziemy się obacić. Kaczek się cieszy na ciebie, nie? Cześć! Jejku! No cię. Jejku! No. Ojejku, no! Ona chyba nie chce tu być z wami. No nie no, ale my ją uratowaliśmy, to temu się tak cieszy. Nie? Nie? No! No i ja tego pieska chciałem nazwać Kuku. Teściowa sobie wymyśliła imię Daisy, które jest takie według mnie średnie, bo Kuku do niej lepiej pasuje. Kuku. Kuku. Nie mam Kuku na moment, tylko Kuku do niej pasuje, nie? Kuku. I co, mama, byłyście na badaniu krwi? Także to jest ten piesek, którego znaleźliśmy. Jeżeli... No bo wiadomo, być może ma domek, więc szukamy jeszcze właściciela. Jeżeli się nie znajdzie, to zostanie u teściowej, no bo Nelly jej za bardzo coś nie... Nie
nie akceptowała w domu drugiego pieska, bo ona chce być jedyną księżniczką. Ale przynajmniej piesek, no, uratowany, no jak widać, się cieszy. Byliśmy z nią u weterynarza, okazało się, że nasza znajda ma niecałe 2 latka. Ma niecałe 2 latka i... Nie więcej niż 2 latka. Nie więcej niż 2 latka. I co? I miała jednego kleszcza. O tej porze pan się, weterynarz, dziwił, usiądź z dupcią. 2? A, to 2 kleszcze miała, zobaczcie. Teściowa jej jednego dzisiaj wyciągnęła. Także Kuku będzie szczęśliwym pieskiem tutaj, jeżeli się właściciel nie znajdzie. Kuku, nie Daisy, no Daisy to jest imię pte. Kuku. Ja wymyśliłem imię Kuku. Jest! Jak gdyby... U nas jest Daisy. A, no jest u was, ale gdyby nie ja i Wera, to byście tego pieska nie miały, to chociażby ze względu na szacunek do nas, proszę zostawić jej imię Kuku. Daisy. Kuku. No już przestań! Kuku! Przecież... Co teraz? Nic. Ja mam trochę taką cichą nadzieję, że może jednak się właściciel nie znajdzie i zostanie z nami. Ale jeżeli właściciel się znajdzie, no to będzie trzeba pieska oddać. Czy my się w ogóle zastanawiamy, czy ona po prostu została wyrzucona, czy komuś uciekła. No bo tak się zachowywała, była tak zalękniona, tak przemarznięta i w ogóle głodna, wygłodzona bym powiedziała nawet. No, że zjadła tyle, co kurde Nelly je przez cały dzień, to no na raz. No i też zwróciliśmy uwagę największą na to, że ona była tak po prostu wystraszona, że jak tylko wykonało się jakiś taki nagły ruch, to ona się zachowywała tak, jakby nie wiem, jakbyśmy chcieli ją uderzyć czy coś, tak się kuliła po prostu. Ale już teraz zaufała nam i no cieszy się. To my Kuku cię tutaj zostawiamy, mam nadzieję, że będziesz bezpieczna i... No, i jedziemy. Jeszcze zanim teraz pojedziemy do domku, musimy kupić parę rzeczy. Zlew między innymi do łazienki. I zobaczyć jakieś meble. Czyli to jest taka część, której ja najbardziej nie lubię, bo ja nie lubię. Wera lubi, a ja nie lubię tak chodzić, patrzeć to, może nie to. No i niestety to miejsce odpada. Nie zrobią Werci na wymiar półeczki pod ten, jak to się nazywa, pod zlew. Ani nie zrobią mi półeczek. Tak. Tak? Musimy jechać gdzieś indziej. No zobaczymy, zobaczymy. Pamiętacie, jak w jednym Q&A wam opowiadaliśmy o tym, że często teraz jak jeździmy coś ogarniać do mieszkania, to tak w połowie dnia, tak w sumie nie w połowie, bo tak gdzieś koło 17-18 chce nam się spać. No to właśnie jest ten moment, więc teraz my na chwilkę idziemy w kimę, musimy się kimnąć, nie Wercia, kimniemy się i idziemy dalej na zakupki. No to dobranoc i widzimy się, jak się obudzimy. No, pół godzinki czy dłużej? Krócej. 15 minutek drzemki i od razu lepiej. Możemy iść. Tylko powiem ci, że spałoby się o wiele lepiej, gdyby tak na tych deskach nie jeździli i nie hałasowali. Tu ludzie chcą spać. No, więc czasami jakbyście spotkali nas gdzieś śpiących, nie budźcie nas pod żadnym pozorem. Nic nie słyszałaś, ja słyszałem. Co? W ciągu tych 15 minut 3 różne rzeczy mi się przyśniły i w ogóle desek nie słyszałam. Głucha. No to po to taki głucha. Nie, masz płytki sen po prostu. A, i teraz się zacznie. Pchanie wózka, chodzenie za Werką i godzinne zastanawianie się nad tym, co bierzemy. Jak ja tego nie lubię. I co teraz? 278 cm. No i co teraz? I dowiaduję się tylko, że 280 cm. No i kupiony jest tylko klej montażowy, bo oczywiście... Nie wiem co oczywiście, bo oczywiście reszta nie wiadomo w sumie co do czego, jaki z czym i no. Także jedziemy na miejsce. Witamy z windy, naszej windy, która jeszcze jest taka, o widzicie tutaj elektryk, jedna reklama, tutaj za mną też jest reklama. Ciekawe kto to zrobił. Wera. Jesteśmy na naszym piętrze i już ja możemy... Jakbym ja zrobiła, to by ładniej wyglądało. Aha. I już możemy wchodzić, dobra, wchodzimy. Ogólnie nie chciałam wam pokazywać do momentu, aż nie zostanie wszystko skończone, ale maksym na mnie. No bo mówię, że w końcu tak w nowym roku można pokazać, więc widać za nami kuchnię, na jaką padło, już nawet Werka sobie powkładała
Te. Wszyscy mówiliście, gdzie czarna? Nie, biała ma być. A my zrobiliśmy czarną. Co prawda jest tutaj jeszcze tak, no nie wszystko poukładane. No bo tutaj są jakieś tam rzeczy, tam wiadomo, bo tutaj cały czas jest remont, ale przynajmniej chociaż kawałek możemy pokazać. Ale tak w całości, tak dokładnie to pokażemy, jak już wszystko będzie skończone. No, no bo w sumie to jest kuchnia. Ścianę przemasteruję, tutaj pomalowałam tą jedną część. Werka malowała. Trzeba zrobić, muszę drugą, ale żeby pomalować tą, to muszę mieć te krateczki, żeby... Bo te są za duże. Tu jest ogólnie, pobojowisko. Trzeba tutaj jeszcze zrobić, ale mamy drzwi. Pokaż drzwi. Zamknij te jeszcze, to będzie widać. Bo tam otwarte zostawimy. Bo no tamte się nie zamkną. Werka się cieszyła na drzwi. Bo w meblach złote te, no jak się uchwyty, i chciałam, żeby w drzwiach też były, ale teraz mi nie pasują te drzwi i tak myślę, żeby może jakoś coś z tym pokombinować, żeby to wymienić. Jeszcze mamy część łazienki. Ale ja łazienki wam nie pokażę, bo tam jest taki syf, że masakra. Łazienkę wam pokażemy, łazienki, jak będzie... Jak już będzie... Czekaj, ja tylko zajrzę, jest taki syf? No taki... Nie pokazuję, tylko wszedłem i widać, że jest biało, ręczniczek i tyle. Ale jest już wanna zamontowana jak coś, więc nawet mieliśmy pierwszą kąpiel za sobą. Czekaj, wyjdę tak, żeby nie było widać. Ale najlepsza część według mnie to jest kuchnia. Ja chcę coś pokazać, co mi się najbardziej podoba. To taki pilocik tutaj do kuchni. Jak ja to zobaczyłem, jak kupowaliśmy, to mówię od razu, to musi być. Patrz, tak sobie tutaj jestem. O nie, już chyba mogę wyłączyć. Włączyć. Uwaga. Jaśniej. Ciemniej. Więc jak będziemy na przykład coś nagrywali, nie wiem, w kuchni, to światło będzie robić robotę. Kran. Max w ogóle, jak mówiłam, że chce mieć złoty kran, no bo jak uchwyty oczywiście złote, no to też musiało być złote, powiedział, że to będzie wiocha i cygańsko. Ale jednak jest okej według mnie. Jednak i tak jest okej. Ze wszystkim. Także z tego momentu możemy zakończyć vloga i w ogóle dowiedzieliśmy się jeszcze smutnej rzeczy, bo okazało się, że piesek, którego znaleźliśmy, znaczy się smutna rzecz jest taka, że okazało się, że jest zarobaczony i ma robaki. Tak. Że ma robaki, czyli w sumie teraz nie wiem, czy... Czy faktycznie ona uciekła, a czy nie, no czy może ktoś, uciekła. No, może uciekła, ale czy ktoś dbał o tego pieska? Ale też jest w sumie opcja, że może długo się błąkała, coś zjadła i te robaki dostała, chociaż też w sumie za bardzo się nie znam na tym i nie wiem też jak to się jest. Nie znam. Też się nie znam, ale no zobaczymy, na razie nikt się nie odezwał też do nas na jakieś posty na Facebooku, więc się okaże. Jeżeli no się nikt nie znajdzie, to piesek z nami zostanie, na pewno będzie miał dobrze. Znaczy się nie z nami, tylko z Weroniki mamą. Ja się trochę z Weroniki siostrą. Ja już się trochę tak przywiązałam, trochę taką myślę sobie, żeby jutro pojechać do tego pieska, już teraz tęskniłam. Jeszcze jak dzisiaj zobaczyłam, jak się cieszyła w ogóle, no jest tak... W sensie jest takie, to jest w ogóle kochane, takie zwierzątko. Także co? Widzimy się w kolejnym filmie, w przyszłym tygodniu, nie wiem kiedy, ale będzie coś w przyszłym tygodniu, także do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żeby szybko tutaj się skończyło, to będziemy mogli w końcu normalnie nagrywać. Do zobaczenia, cześć!